Małgorzata Głogowska tutaj w sąsiedniej audycji gadała takie głupoty. Maja Wasilewska, dzień dobry. Zapraszam na magazyn polonijny. Dziś w programie między innymi o pierwszym Światowym Kongresie Polaków. Powiemy także o nowelizacji ustawy o repatriacji. Odwiedzimy Chicago, gdzie rozpoczyna się 29. Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce. Powiemy o pomniku generała Maczka, który ma stanąć w Edynburgu. A że Polacy są rozsiani po całym świecie, zajrzymy też do Korei Południowej. Ale na początek serwis polonijny. Krystyna Krzykotowska, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków, mówiła w radiowej jedynce, że trzeba umożliwić Polonii realny wpływ na to, co się dzieje w kraju. Jej zdaniem dobrą propozycją jest zagwarantowanie rodakom mieszkającym poza granicami 20 miejsc w Senacie. Kwestia ta była jednym z tematów pierwszego Światowego Kongresu Polaków w Warszawie. Propozycje stworzenia zagranicznych okręgów wyborczych zgłaszali w ostatnim czasie również przedstawiciele rządów. Mówił o tym w październiku podczas konferencji Polska Przyszłości w Warszawie wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak. Jego propozycja zakłada stworzenie jednego okręgu wyborczego dla wszystkich Polaków mieszkających za granicą. W najbliższym czasie Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków chce przygotować w tej sprawie swój projekt ustawy i przekazać prezydentowi. Więcej w dalszej części programu. Blisko 40 tysięcy osób podpisało się pod internetową petycją przeciwko usunięciu krzyża z pomnika Jana Pawła II w Ploermel w Bretanii. Protest Polaków w sprawie decyzji Rady Stanu odnotowały francuskie media. Z Paryża Marek Brzeziński. Komentatorzy podkreślają, iż w petycji zawierającej protest przeciwko usunięciu krzyża znalazło się przypomnienie o chrześcijańskich korzeniach Europy. Tekst skierowany jest do osób stojących na czele największych... No ale to nie musi być krzyż, przecież wiara jest w duchu, jest w głowie, jest w umyśle, jest w sercu, a nie na ścianie, no ludzie. Media przypominają, że premier Beata Szydło... A poza tym chrześcijańskie opanowanie, gdzie jest? W Świdrze, proszę państwa, Wacia powiedziała, że miała księdza, miała gościa księdza, który jak wszedł, to patrzy się na ściany, patrzy się na ściany, a ona tak, chytra kobieta, mówi tak, a przepraszam bardzo, czy ksiądz swoich wiernych rozpoznaje po ścianach? No, widzisz? Na koniec serwisu o pieniądze. Wacia. A, staruszka taka pewnie już dawno umarła, ale wspaniała siostra, myśmy głosiły. No ze 35 lat temu, Boże, no. Oj, więcej, przecież ja byłam tu na Pradze. Mam bardzo wiele lat w terenie, no. Byłam tam też w tym Świdrze, w międzyczasie, jak to się mówi. Kancelaria Senatu chce zwiększyć swój o 32 miliony złotych, czyli o niemal 18%, by między innymi móc lepiej finansować organizacje polonijne. Polacy w świecie. W miniony piątek na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się pierwszy Światowy Kongres Polaków. Do stolicy przyjechały osoby polskiego pochodzenia z całego świata, m.in. z Niemiec, Kanady, Ameryki, RPA czy Australii. Z mikrofonem do Ameryki, do Kostaryki. Za granicą do interesowania się sytuacją w kraju i do współpracy z rodakami, którzy mieszkają w ojczyźnie. Spotkanie polegało na dyskusji o najważniejszych sprawach dla Polski i polskich emigrantów. Inauguracyjną przemowę otwierającą dyskusję wygłosił prezes Światowego Związku Polaków Stefan Hambura. Mam przyjemność otworzyć pierwszy Światowy Kongres Polaków i dziękuję Państwu za tak liczne przybycie. Cieszę się, że możemy się spotkać tutaj na Zamku Królewskim. Z nami są przedstawiciele władz stowarzyszenia Polska Mówi, bo tutaj Polska Mówi. Cieszę się, że dzisiaj przybyło tak wiele osób spoza granic Polski, ze całego świata. Uważam, że stanowimy siłę i tę siłę chcemy wykorzystać. A takim naszym wiodącym postulatem jest to, ażeby w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej na 100 senatorów 20 było wybieranych poza granicami Polski, bo tylko wtedy będziemy mogli zaktywizować Polaków mieszkających poza granicami Polski, bo ich aktywność jest nam bardzo, bardzo potrzebna. Jednoczmy się tutaj w
wtedy, kiedy będziemy współpracować, nie będzie już żadnych polskich obozów koncentracyjnych. Nikt sobie na to nie pozwoli, ażeby coś takiego gdzieś zostało zapisane, wypowiedziane. I wtedy będziemy odpowiednio działać, działać natychmiast. Nie tylko prosić, ale działać konkretnie, wykorzystywać wszelkie środki prawne, bo uważam, że nadszedł czas, ażeby się zjednoczyć i działać wspólnie. I w sprawie projektu 20 senatorów na 100 będziemy się zwracać do pana prezydenta Andrzeja Dudy, ażeby uwzględnił ten projekt w swoim referendum konstytucyjnym, bo uważamy, że to są konkretne rozwiązania. Jeżeli będzie 20 senatorów na 100 wybieranych poza granicami Polski, to wtedy trzeba co najmniej kilkuset kandydatów wystawić na to miejsce. I wtedy Polacy za granicą się zaktywizują, będą działać i będą walczyć o polskie interesy. Nie tylko walczyć, ale będą pielęgnować polskość. W ramach kongresu odbyły się 4 panele dyskusyjne. Profesor Dariusz Czajka, rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, zwrócił uwagę na filary silnego państwa i narodu. Podkreślił w swoim przemówieniu również istotę takich wartości jak kultura, jedność patriotyczna czy gospodarka. My Polacy nie musimy od przybyszów, sąsiadów uczyć się kultury, godności, waleczności, honoru, pracowitości, poczucia wolności. My nic oczywiście nie musimy, bo my tę kulturę mamy. On chciał dać do zrozumienia, że Polska jest najlepsza. Najlepsza ta Polska. Ach, co tu kryć? Jako naród będziemy żyć. Kultura, empatia, nauka, gospodarka. Podstawowym przesłaniem tego kongresu, podstawowym impulsem naszych refleksji jest pytanie, w jaki sposób w chwili obecnej środowiska polonijne współpracują ze sobą na tych 3-4 poziomach, czy też modułach, komplementarnych modułach. W jaki sposób układa się współpraca Polaków mieszkających w kraju z Polakami mieszkających na rozproszonych po całym świecie. Mamy tutaj coś do zrobienia. W jakim kierunku ta współpraca, rozwój ma być urzeczywistniona? Pułkownik Krzysztof Przepiłka, były żołnierz Gromu, porównywał Polaków na całym świecie do dobrze zorganizowanej armii. Wskazywał, jak ważna jest jedność, ale również różnorodność. Byłem uczestnikiem wielu misji na świecie. Poznałem tam wielu wspaniałych ludzi. I na czym sprawa polega? Właśnie na tej różnorodności, bo my staramy się, jak to mawiał nasz mój dowódca, generał Petelicki, i to chciałbym również Państwu zobrazować. W jedności siła, tak, to prawda, ale w różnorodności również jest siła, tak? I tą różnorodność połączyć z tą jednością, z tym poczuciem więzi jest bardzo ważna, szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z żołnierką, taką prawdziwą żołnierką. To obrazowanie, otóż wyobraźmy sobie ścianę, to jest nasz wróg, a to jest nasz zespół, 5 osób. Zespół stanowi wielką siłę. Przy tak zadanym ciosie przeciwnik nie powinien wstać. Natomiast proszę sobie wyobrazić, jak nie ma tej jedności i jak ktoś z tego zespołu wystaje. Zadajmy taki cios. Połamiemy sobie palec, będzie słaby, nieskuteczny. Więc budowanie zespołu jest tutaj dla nas, uważam, i wtedy tak, cytując słowa piosenki, wszyscy Polacy to jedna rodzina. Ale starajmy się, żeby ta rodzina była przy różnorodności wspaniała i budujmy to. Podczas kongresu wręczono również nagrodę dla polskiego naukowca zasłużonego dla rozwoju światowej nauki. Wyróżnienie przyznała dr Krystyna Krzekotowska, wiceszefowa Światowego Związku Polaków. Wyciągnęliśmy i staramy się wyciągać wnioski z tej nauki wspaniałej, czyli doceniać naszych kooperantów. To Światowy Kongres Polaków postanowił przyznać tytuł Naukowca Roku 2017 panu profesorowi Bartowi Tkaczykowi. Prosimy bardzo. Szanowny panie profesorze, Światowy Kongres Polaków prosi o przyjęcie tego tytułu za globalnie nagrodzone międzynarodowe badania nad strategicznym rozwojem organizacyjnym, jak wdrażać transformacje w sposób metodologiczny oraz kreatywny.
oraz za pozytywne przywództwo, globalny rozwój talentów. Dziękujemy bardzo. Na wstępie chciałem bardzo serdecznie podziękować organizatorom za zaproszenie na to ekscytujące wydarzenie w tak absolutnie fantastycznym miejscu. Ja muszę przyznać, że jestem tu pierwszy raz i już czuję się naenergetyzowany bardzo. Tematem mojej bardzo krótkiej prelekcji jest przywództwo, trendy i mity. Postaram się, aby ta prelekcja miała implikacje zarówno dla organizacji w Polsce, sektora prywatnego, jak i organizacji trzeciego sektora społecznego, organizacji także publicznych. Na co dzień lubię mówić, że łączę praktyczny rygor, praktyczny jako praca liderów, którzy odnieśli duży sukces i którzy nadal pragną pracować nad sobą, aby sięgać jeszcze wyżej. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem i wspólnym poczęstunkiem. Odbywało się pod hasłem Strategia dla Polski ponad podziałami. Michał Fedusia, Polskie Radio. W Chicago rozpoczyna się 29. Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce. Ta cykliczna impreza jest nie tylko największym pokazem polskiego filmu w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie. Kraj skraja polski festiwal do 5 najważniejszych imprez popularyzujących film w Ameryce. Z kolei ogólnokrajowa telewizja ABC uważa ją za wydarzenie kulturalne na wielką skalę. Same piosenki, jakie beznadziejne w tym Radiu Maryja Leśko. Rozmawia nasz korespondent z USA, Jan Pachlowski. No muszę wszystko widzieć, bo przecież ja zaglądam do Radia Maryja, żebyście widzieć, co to za działalność. I co ciekawe, zawsze o tym imprezie mówimy z dumą, że to największy pokaz polskiego kina poza granicami właśnie naszej ojczyzny, naszego kraju. Jest do tej pory, jest to największy taki showcase polskiego kina poza granicami kraju i tutaj pokazujemy ponad, w tym roku pokazujemy, to jest 29. festiwal, pokazujemy ponad 70 filmów. Festiwal. Pokazujemy też animacje, retrospektywy, przyjeżdżają wspaniali ludzie, w tym roku odbiera swoją nagrodę za całokształt twórczości Krzysztof Zanussi, a na otwarciu będziemy mieli znakomitej gości. Tak, Krzysztof Lang, Andrzej Chyra, producenci filmu Jak śpi kochani, który otworzy festiwal. Także to są dwa tygodnie naprawdę święta polskiego kina. Co ważne, te filmy otrzymują wyróżnienia, ale jak wy mówicie, nie otrzymuje najlepszy film, ale waszym zdaniem najbardziej interesujący. Pokazujemy filmy o bardzo szerokim wachlarzu tematycznym, bo to są filmy i poważniejsze, i filmy jakby skierowane do szerszej publiczności. I tutaj staramy się pokazać filmy, które przeciętny widz w Chicago czy w Stanach nie miałby szansy zobaczyć, bo to są filmy, które można zobaczyć na festiwalach. Filmów polskich, które wchodzą do wąskiej dystrybucji tutaj w Stanach, jest bardzo mało. I praktycznie tylko festiwale są takimi miejscami, gdzie widz może zobaczyć polskie kino, za wyjątkiem oczywiście telewizora, czy internetu, czy laptopa. Ja tutaj nie jestem zwolennikiem. Ja uważam, że filmy powinno się oglądać na dużym ekranie, bo taki jest jakby zamiar reżysera, czy twórców filmu. Festiwal to jest również wizytówka znakomitych dokumentów, które są u was. Tak, jesteśmy bardzo dumni z tego, że udało nam się zbudować bardzo bogaty blok filmów dokumentalnych. Nasza widownia, która czeka na filmy dokumentalne, jest dosyć już spora i to są zarówno i Polacy, i Amerykanie, którzy czekają na te filmy, czekają na konkretne tematy. I tak jak zawsze, ta różnorodność jest bardzo, bardzo duża. Mamy retrospektywy, mamy filmy nowsze i starsze. W tym roku przyjeżdża Andrzej Fidy, który pokazuje swoje dwa kultowe filmy. Oczywiście one były pokazywane kilkanaście lat temu, ale warto je pokazać tej młodszej publiczności, która by nigdy prawdopodobnie do tych filmów nie natrafiła na te filmy. Ważne również jest to, że to nie jest festiwal, który się zamyka tylko w gronie, jakby można powiedzieć, bardzo licznej chicagowskiej Polonii. Bo po pierwsze na filmy chodzą Amerykanie, te polskie filmy mają napisy w języku angielskim, tak więc w tym przypadku nie ma żadnego problemu. Również znakomite media amerykańskie piszą, telewizja ABC, New York Times powiedziały, że to jest jeden z najważniejszych
festiwalów etnicznych, jeżeli chodzi o europejskie kino w Stanach Zjednoczonych? Wydaje mi się, że przez te prawie 30 lat, właściwie ponad 30 lat, bo zanim festiwal powstał, filmy polskie też były tutaj pokazywane przez nas, a stworzyło sobie już swoją renomę i jakby wpisało się bardzo mocno w kalendarz, czy tutaj kalendarz chicagowski, czy w ogóle w Stanach. My oprócz tego, że pokazujemy filmy w Chicago i w innych miejscach Stanów Zjednoczonych, później katalogi nasze wysyłamy tu do kilkudziesięciu instytucji akademickich. Tam, gdzie tylko możemy, staramy się promować polskie kino, fabuły, jak i dokumenty. Spotykamy się po raz 29. Przez 2 tygodnie pokazujecie właśnie zarówno produkcje dokumentalne, jak i fabularne. Festiwal nie jest skierowany tylko do polskiej publiczności. Staramy się tutaj tak ułożyć program, żeby każdy znalazł coś odpowiedniego dla siebie, ale także, żeby ten program był przejrzysty i zrozumiały dla anglojęzycznego odbiorcy. Oczywiście te filmy mają angielskie napisy. Praktycznie wszystkie, taka jest jakby reguła, że filmy, które pokazujemy, mają angielskie napisy. Pokazujemy to w jednym z najlepszych kin w Chicago, w AMC Rosemont 18. No i w naszym małym kinie tutaj galeryjnym, gdzie będziemy pokazywali dokumenty. To jest miejsce, które jest bardzo dobrze znane już praktycznie wszystkim, którzy lubią i kochają kino europejskie. Dziękujemy bardzo. Gościem Polskiego Radia 24 była Ewa Domarecka, jeden z dusza 29. Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce. Dziękuję bardzo. Reklama. Miliony kombinacji. Nieograniczone możliwości. A wszystko zaczyna się od zera. Teraz wszystkie modele Audi dostępne są z zerową opłatą wstępną, bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych oraz niską ratą miesięczną. Na przykład Audi A4 z ratą od 1400 zł netto miesięcznie. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność glikowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowita w swojej aptece. Zdrowit. Po reklamie. To Polskie Radio 24, jest 17.30. Informacje dnia. Dorota Wojtalczyk. Alarm bombowy w Moskwie po anonimowej informacji o podłożonym ładunku. Z Teatru Balszoi ewakuowano około 700 osób, podaje agencja RIA Nowosti. Powołuje się na źródła w policji. Wieczorem w tym teatrze miał się odbyć spektakl. Ewakuowano też kilka tysięcy osób z domu towarowego GUM oraz z hotelu Metropol. Projekt wprowadzający karę grzywny lub więzienia do 3 lat za sformułowania typu polskie obozy śmierci wraca pod obrady Sejmu. Po pracach w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i po rocznej przerwie posłowie mają zająć się nim w przyszłym tygodniu. Zgodnie z projektem każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub polskiemu państwu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, podlega karze grzywny lub pozbawienie wolności do 3 lat. Taka sama kara grozi za rażąco pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni. Jeśli sprawca działałby nieumyślnie, podlegałby karze grzywny lub ograniczeniu wolności. Nowy przepis ma dotyczyć polskich obywateli, a także cudzoziemców. Projekt przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Część przepisów dotyczących m.in. zbrodni ukraińskich nacjonalistów zaproponowali posłowie Kukiz 15. 50 tysięcy biegaczy z całego świata bierze udział w maratonie w Nowym Jorku. Na starcie stanęły osoby z 49 państw. Są również maratończycy z Polski i polonijni biegacze. Każdy z zawodników przechodził dokładną kontrolę. Obawiano się bowiem, iż wśród biegaczy mogą być terroryści. Nad trasą krąży 50 helikopterów. Nowojorskie ulice patroluje 20 tysięcy policjantów, a biegaczy dopinguje ponad 2,5 miliona Nowojorczyków. Z Nowego Jorku relacjonowała Małgorzata Kałuża. Za pół godziny w Warszawie rozpocznie się koncert niepodległości oraz wręczenie nagród, żeby Polska była Polską. Ich pomysłodawcą jest Jan Pietrzak wraz ze swoją fundacją Towarzystwem Patriotycznym. Satyryk, twórca kabaretu pod egidą tłumaczy,
że kolejny raz kilka dni przed rocznicą odzyskania niepodległości organizuje koncert niepodległości, aby upamiętnić to wielkie, radosne święto zwycięstwa. Niesamowitą mamy historię, wspaniałą, zwycięską. Zwracamy uwagę właśnie na ten charakter. Podczas koncertu będzie można usłyszeć orkiestrę Symfonii Vive pod dyrekcją Tomasza Radziwinowicza, chór reprezentacyjny Wojska Polskiego, także aktorów kabaretu pod egidą oraz Jana Pietrzaka. W programie m.in. pieśni legionowe. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polacy w świecie. Polacy w świecie. Zapraszam na drugą część magazynu Polacy w świecie. Wracamy do tematu repatriacji. Sejm jednogłośnie przegłosował nowelizację ustawy właśnie w tej sprawie. Za zmianą przepisów opowiedziała się zdecydowana większość parlamentarzystów, niezależnie od reprezentowanej opcji politycznej. Jeszcze w czwartek, późnym wieczorem, zgłoszone po drugim czytaniu poprawki do ustawy opiniowano na sejmowych komisjach. Drogę ustawy w Sejmie śledził Michał Fedusio. Przyjęta wcześniej przez parlament dotychczasowa ustawa o repatriacji działa od początku maja. W pierwszych miesiącach jej obowiązywania osoby o polskich korzeniach zamieszkujące azjatycką część Rosji oraz sąsiednich państw będących niegdyś częścią ZSRR, głównie Kazachstanu, wykazywały duże zainteresowanie przyjazdem do Polski. 5 miesięcy to dobry okres na pierwsze refleksje po wprowadzeniu przepisów w życie, stąd w parlamencie pojawił się projekt nowelizacji obecnych przepisów autorstwa grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Według zamierzeń znacząco ma być zwiększona pomoc finansowa dla osób, które zdecydują się powrócić na ziemię swoich przodków. Chodzi o możliwie szybkie usamodzielnienie się po pobycie w ośrodku adaptacyjnym w Pułtusku, gdzie w pierwszej kolejności przyjeżdżają repatrianci, wskazała posłanka PiS Anna Schmidt-Rodziewicz. Przede wszystkim nowelizacja w sposób znaczący podnosi kwotę świadczeń pieniężnych przyznawanych repatriantowi na zakup mieszkania. Zgodnie z nowelą zatem rodzina repatrianta otrzyma dodatkową pomoc w wysokości do 25 tysięcy złotych. Oprócz tego każdy z jej członków zostanie objęty takim świadczeniem z osobna. Środki finansowe otrzyma zatem nie tylko repatriant, lecz również najbliżsi członkowie jego rodziny, współmałżonek i dzieci, co oznacza, że kwota pomocy wzrośnie kilkukrotnie. To ogromne wsparcie finansowe, które ma na celu realne dostosowanie poziomu świadczeń do sytuacji na rynku mieszkaniowym, a tym samym usprawnienie procesu adaptacji rodzin repatriantów do warunków życia w Polsce. W celu wprowadzenia dodatkowych zachęt dla gmin do zapewniania repatriantom mieszkań oraz pomocy w adaptacji, wnioskodawca proponuje powiązanie wysokości dotacji z rzeczywistymi kosztami zapewnienia lokalu mieszkalnego w danym powiecie. Zachęci to gminy do intensyfikowania działań w tym kierunku. Ponadto ustawodawca wprowadza pojęcie najbliższej rodziny repatrianta. Małżonków repatriantów przebywających już na terytorium Polski proponuje się objąć instytucją uznania za repatrianta, co pozwoli na zapewnienie zwłaszcza osobom starszym wsparcia w sferze praw emerytalno-rentowych. Dodatkowo zdefiniowane zostaje pojęcie kandydata na repatrianta w celu jednoznacznego określenia osób, którym mogą być zapewnione warunki do osiedlenia się w Polsce. Dotychczas spod ustawy wyłączone były osoby, które złożyły wnioski o wizę repatriacyjną przed wejściem w życie poprzedniej nowelizacji, a więc przed 1 maja 2017 roku. Ta poprawka zatem rozszerza katalog osób, umożliwiając objęcie ich pomocą oferowaną przez państwo polskie. W odniesieniu do postulatów zgłaszanych przez naszych rodaków na wschodzie, ustawodawca zniósł również obowiązek udowadniania, że dana osoba była deportowana lub zesłana przez władze ZSRR. Likwidowany przepis był poważnym ograniczeniem dla osób, a odtworzenie wymaganej dokumentacji w przypadku wielu z nich pozostaje niemożliwe. Ostatnia ze zmian jest adresowana do członków najbliższej rodziny repatrianta, którzy z różnych przyczyn nie mogą skorzystać z możliwości przyjazdu do Polski na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji. Dla nich zostanie stworzona możliwość zalegalizowania pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały w uproszczonym trybie. Kończąc, pragnę podkreślić, że wprowadzenie omówionych zmian będzie kolejnym etapem wywiązywania się z moralnych zobowiązań państwa polskiego wobec rodaków i ich potomków, którzy wbrew własnej woli znaleźli się poza granicami ojczyzny. Zmiany te przyczynią się do stworzenia dla nich godnych i dobrych warunków do powrotu i osiedlenia się w Polsce.
To realizacja wielkiego zobowiązania Polski wobec swoich rodaków. Z ideą projektu zgodzili się posłowie opozycji, ale nie obyło się bez krytyki. Posłanka Platformy Obywatelskiej Joanna Fabisiak zarzuciła rządzącym, że zwiększając jednorazową pomoc mieszkaniową, odbiera się inne instrumenty finansowego wsparcia. Nowelizacja jest konieczna ze względu na mało precyzyjne i z pewnymi błędami prawnymi jej przygotowanie. I te poprawki legislacyjne trzeba przyjąć koniecznie, żeby ustawa była lepsza. To nie budzi żadnych wątpliwości. Natomiast przy okazji jednak wprowadzono zapisy, niektóre korzystne, ale niektóre zdecydowanie niekorzystne dla repatriantów. Te szczególnie omówię. Po pierwsze, osoby przebywające w ośrodkach adaptacyjnych zostały pozbawione świadczenia w wysokości 200 zł miesięcznie. Tymczasem to świadczenie w sumie nie bardzo obciążające jest swego rodzaju kieszonkowym dla repatriantów. Na środki higieniczne, środki kosmetyczne, a także, jak mi mówiono, często na jedzenie, bo racje nie zawsze są osobniczo wystarczające. Zatem tych środków ponad wszystko nie wolno ani pozbawiać, ani zamieniać. Oczywiście repatrianci dostaną większe środki na zakup mieszkania, ale pobyt w ośrodku bywa bardzo długi. Elżbieta Zielińska z klubu Kukiz 15 zwróciła uwagę również na potrzebę zwiększenia wsparcia Polaków za granicą. Chodzi o szerszy dostęp do polskiej oświaty czy kultury. Jak zaznaczyła, za kilka lub kilkanaście lat takie działanie może stymulować zainteresowanie repatriacją kolejnych pokoleń osób o polskich korzeniach. Nie ma większych uwag co do stosowania tej nowelizacji. Nie ma, nowelizacja jest. Tego procesu repatriacji, co w ciągu kilku miesięcy pokazało, że jednak ta nowelizacja z wiosny tego roku miała wiele błędów legislacyjnych. Musimy pamiętać, że nieważny proces, złożony nacisk na dofinansowanie, powinien być ten proces adaptacji później do tego życia społecznego, do rynku pracy, co pozwoliłoby wiele problemów rozwiązać. Martwi nas trochę taki sposób myślenia, który pokutuje od wielu, wielu lat. A tutaj nowelizacja wskazuje, że celem jest zwiększenie liczby repatriacji. O tej repatriacji mówimy, a niewystarczająco skupiamy się także na pomocy rodakom, którzy nadal zamieszkują Kresy, co jest naszym także żywotnym interesem, żeby te Kresy nie zostały wynaradowione. I także powinniśmy właśnie czuć zobowiązanie do pomocy tam na miejscu, żeby zaspokoić te potrzeby dostępu do edukacji, do kultury, do kształtowania własnej tożsamości. Na potrzebę wzmocnienia współpracy i finansowego wsparcia samorządów zwracali uwagę posłowie Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego Mieczysław Baszko. Nowoczesna nie ma jakichś wielkich zastrzeżeń, jeśli chodzi o ten projekt tej ustawy. Generalnie można powiedzieć, że ta ustawa rzeczywiście zwiększa możliwości przystosowania repatriantów, dlatego że te większe środki przeznaczone na główną rzecz, jaka jest potrzebna do tego, żeby ci repatrianci mogli rozpocząć normalne życie w Polsce, czyli od mieszkania. Jeżeli zapewnimy im mieszkanie, to już jest zdecydowanie łatwiej później zadbać o całą resztę. W związku z tym ta pomoc finansowa, która zostaje rozszerzona, jest dobrym ruchem. Współpraca między rządem a samorządem jest konieczna, dlatego że rzeczywiście te samorządy będą na siebie przyjmować również inne obowiązki wynikające z obecności takiej rodziny na swoim terenie, bo to jest kwestia ewentualnie żłobka, przedszkola, szkoły. To są rzeczy, które rzeczywiście będzie musiał zapewnić samorząd. Ustawa ma wprowadzić zachętę i tutaj należy jednak przypomnieć, że nic bez samorządu, bo jednak samorządy zawsze chcą współpracować z rządem i jest dobrą domeną, że gminom jest zapewnienie środków finansowych przy mieszkaniach, przy adaptacji. Proponuje się powiązanie wysokości dotacji z rzeczywistymi kosztami, zapewnienie lokalu mieszkalnego w danym powiecie oraz wprowadzenie w tym zakresie zróżnicowania wysokości dotacji dla gmin zapraszających. Nowelizacja ustawy o repatriacji trafi teraz do Senatu. Po opuszczeniu parlamentu trafi zaś na biurko prezydenta. Proponowane przepisy miałyby wejść w życie 2 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw. Dla Polskiego Radia 24, Michał Fedusio. Ma pokazywać generała od osobistej strony. Pokazywać go jako mieszkańca Edynburga. Edynburga, który po wojnie przyjął go i okrzyknął bohaterem. Pomnik generała Stanisława Maczka ma stanąć nieopodal szkockiego domu, gdzie dowódca 1. Dywizji Pancernej spędził swe ostatnie lata. Nie ma jeszcze wszystkich pieniędzy, zbiórka nadal trwa.
ale jest już projekt zaprezentowany właśnie w londyńskim Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym. Na prezentacji, której towarzyszyła wystawa o relacjach polsko-szkockich w okresie II wojny światowej, był nasz korespondent Adam Dąbrowski. On September the 1st, His Majesty's Ambassador in Berlin was instructed to inform the German government the United Kingdom would, without hesitation, fulfill their obligations. W pierwszych dniach września generał Maczek i ludzie, którzy potem staną się jego drużyną, nie wyobrażali sobie zapewne, że kiedyś dotrą do odległej Szkocji. Szkocji, gdzie dziś powstać ma pomnik, nie monumentalny, a pokazujący generała od osobistej strony. Mój ojciec był na pogrzebie generała jako reprezentant brytyjskiego rządu. Zafascynował się tą postacią, zaczął prowadzić badania. Niestety 4 lata temu odszedł, a ja uważam, że to mój obowiązek, by zachować jego dziedzictwo. Mówi mi Kate Fraser ze stowarzyszenia General Stanisław Maczek Memorial Trust. Generał jest dobrze znany polskiej społeczności, ale musimy zwiększyć świadomość Szkotów. Opowiedzieć o niesamowitych osiągnięciach generała i jego ludzi, o wielkim długu, jaki wobec nich mamy. Pilnowali naszych granic, zawdzięczamy im też późniejszą walkę w Europie. Teraz few words, jak będzie wyglądał pomnik, kiedy powstanie? Planujemy, by była to ławeczka zrobiona z brązu, na której zasiądzie sam generał. Marzy nam się, by była gotowa tak szybko, jak się da. Ale najpierw trzeba zebrać pieniądze. Jesteśmy w połowie drogi. Mamy 40 tysięcy funtów. Potrzeba drugie tyle, ale krok po kroku zbliżamy się do celu. Są jeszcze z nami weterani pana generała. Mi udało się zamienić parę słów z panem kapitanem Zbigniewem Mieczkowskim. Zacząłem o te wspomnienie, od wspomnienia o generale i przyjacielu. Kiedy Wojsko Polskie się tutaj demobilizowało, teraz po wojnie, prawda? No on zamieszkał w Szkocji właściwie i on był takim w Szkocji najwyższym autorytetem wojskowym dla wszystkich byłych żołnierzy. Ale to naturalnie czas robi swoje, więc gdyby generał był człowiekiem ogromnie taki życzliwy. On był człowiekiem ogromnie seksowny. Ja mam taką korespondencję na przykład z generałem, już po wojnie, bo jako młody oficer to z generałem to jest korespondencja z jednostronna, prawda? Ale później już po wojnie się, powiedzmy, że tak zaprzyjaźniłem z generałem Maczkiem. Napisał taki list, jak dziś pamiętam, który mówi, że Maczek wczoraj to nie jest ten Maczek, to jest dzisiaj. A małe mam szansę na ożywienie Maczka jutro. I na zakończenie mówi, ale trzymaj się, twój Stach. Więc ja mam, no, że generał, który do młodego oficera mówi, twój Stach, no to jest taki bardzo specjalny, już wiążący układ, prawda? Ja sobie wyobrażam, że jak pan to czytał, to serducho rosło, duma, tak? Naturalnie. Ale lata gimnazjalne spędziłem w Zagłębiu Naftowym w Duchowicu. Po maturze w 1910 jako student filozofii i polonistyki wejść w ogólnie literacko i polityczne. To jest siła, to. Generał, prawda, studiował filozofię, więc on był taki bardzo człowiekiem otwartym na najróżniejsze zainteresowania. No. Trudno go właściwie porównywać. On nie był typem takiego prawdziwego generała. Właśnie. Jak się na ogół o generale. Jak się już to mówi. Był taki filozof życiowy, prawda? A generałowie to są raczej ludzie, którzy chodzą prostą drogą. To ja teraz pana zapytam. Na tej wystawie jest 26 różnych historii. Pana historia też jest fascynująca. Zacznijmy od tego momentu, kiedy pan zostaje kierowcą Wojsku Polskim. Jak pana droga do Szkocji wyglądała? Ja mam 17 lat, jak wojna wybuchła. Jak ja mam 17? Wyjechaliśmy samochodem. To był taki dość duży wóz, który został zarejestrowany przez polskie lotnictwo. Jako to transportu. Ja powiedziałem, dobra, ale to mój samochód tego ojca, to może ja tu jestem kierowcą, może ja też będę na coś przydał. To ja poprowadzę. I pojechałem z nimi. I tak właściwie wyjechałem z Polski, bo z
Ci się potem do Rumunii. Jak uderzyła z drugiej strony, prawda, bolszewicy weszli do Rumunii. No i ja przez Rumunię dostałem się różnymi znajomymi, bo wtedy to dużo osób tą drogą szło, dostałem się do Francji. Wstąpiłem do wojska. No i później Francja padła. Ja się dostałem przed samym upadkiem Francji do szkoły podchorążych. Na broni pancernej. I ta szkoła podchorążych była na południu Francji. I myśmy się ewakuowali na polskim statku, na Batorym, który tam czekał na nas koło Bordeaux. Co rządy ludzi. No i tak dopłynęliśmy do Szkocji. No i na Mazurze, no wojna się dla nas, to właściwie wszystko ucichło. Na parę lat, bo właściwie byśmy byli cały czas na Wyspach Brytyjskich tam. Nie byśmy pilnowali morza, żeby tam od Norwegii nie zrobili inwazji jakieś takie, to wszystko było. Żeby tam od Norwegii nie zrobili inwazji albo jakiejś Euroazji. To było głównym zadaniem. Ładne te szkodki były ładne. Mężczyzn pozabierali do wojska, więc byliśmy bardzo popularni. A co sprawiało, że byliście popularni? Sznyt drugiej RP, jakiś taki dżentelmen robił wrażenie? No ja sądzę, że na pewno myśmy traktowaliśmy kobiety inaczej niż Anisy, prawda? Te wszystkie całowanie wręczek i jakieś inne historie, które bardzo imponowały szkodkom, tego nikt nie robi. Jesteśmy w tej Szkocji, czekacie, nic się nie dzieje, a potem? No i w 42 roku powstała pierwsza dywizja pancerna. Już po kilku godzinach walki przerywamy się przez obronę niemiecką i przecinamy zasadniczą oś dla Niemców, oś Tilburg-Breda, uzyskując pełną swobodę manewru. Bo do tej pory właściwie Maczek dowodził tylko 10. brygadą. Maczek właściwie walczył na wszystkich frontach, bo już do 10. brygadą dowodził w 1939 roku. Po wojnie Polski, prawda? Potem po raz drugi we Francji, jak Francja padła, po raz trzeci już w Szkocji. I w 1942 roku generał Sikorski. No musiałem tu wstawić się telefon do tego. Powstała pierwsza dywizja pancerna. Szwarczek dowodził tą pierwszą dywizję pancerną. No i to była dość duża. Na polskie warunki przedwojenne. Myśmy się z tego cieszyli, że taka kolosalna ilość sprzętu wojennego, na który Polskę nie było właściwie stać przed wojną, dostanie się do Polski. I z powrotem w 1944 roku wróciliśmy do Francji. I tam zaczęła się walka, która z Normandii doszliśmy do Wilhelmshaven. Długi okres wojny. Potem nastąpiły walki o dostęp do... To musiałem wyjąć, bo chcę koszulę. Tym cięższe, że teren w ogromnych zalewach utrudniał postęp. I gdy dywizja stanęła przed ostatnim pierścieniem obrony tej twierdzy, nastąpiło zawieszenie broni 4 maja 1945 roku. Kiedy brał pan udział w inwazji na Normandię, miał pan poczucie, że oto walczy pan o wolną Polskę? Czy było takie poczucie, że okej, idziemy po wolną Polskę? Czy już wtedy coś się przeczuwało? Tę jałtę, która tam wisiała? No jeszcze się o jałcie wtedy nie myślało. Nie, to byśmy byli całkowicie przekonani, że ciągle walczymy w obozie sprzymierzonych aliantów, którzy odbudują Polskę wolną, o którą myśmy walczyli. Zbiórka publiczna na upamiętnienie trwa, a wpłat dokonywać można choćby pod adresem www.paypal.me/generalmaczek. Z Londynu Adam Dąbrowski. Polacy w świecie.
Na koniec magazynu zapraszamy na rozmowę Tomka Gorazdowskiego, który sprawdzał, jak się mają przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu w Korei Południowej. Spotkał tam też kilku Polaków, którzy zgodzili się opowiedzieć dla magazynu Polacy w świecie, co właściwie robią w Korei Południowej. Dziś na pytania odpowiada Tomasz Cimek. Prowadzimy hot dogi polskie, takie jak są w Polsce na każdych stacjach benzynowych. Kiełbaski są przygotowywane na zasadzie polskiej receptury. Przygotowywane tutaj oczywiście w Korei. Bułki są pieczone też w Korei jako polskie pieczywo. Bardzo to smakuje Koreańczykom. Są to pierwsze takie hot dogi w Korei. I od 3 miesięcy mogę się pochwalić już 14 tysięcy ludzi. Super, ale najwyraźniej widać, że to zażarło i że to działa, bo tak, prowadziłeś grzane wino. Mówisz, że za moment polski bigos wjeżdża tutaj na stół. Tak, będzie polski bigos w opakowaniu takim jak na chińskie jedzenie, jak to widać na filmach. I oczywiście mam nadzieję, że bigos się przyjmie, ponieważ Koreańczycy uwielbiają kapustę. A że bigos jest na kapuście kiszonej i kapuście świeżej, dla nich to jest takie polskie kimchi. Powiedz, skąd wziąłeś się tutaj w Korei? Bo każdy ma swoją jakąś historię. Moja historia wziąłeś to jest romantyczna, się tu żeś swoją tej Korei. W herbaciarni. Skąd w końcu zaczęliśmy być razem. Się tu wziął. Aż zdecydowaliśmy się przylecieć do Korei. Żona zadecydowała, rozumiem, że chce wrócić do Korei? Tak, oczywiście. Jaki miałeś pomysł na odnalezienie się tutaj, bo przyjazd do kompletnie obcego się tu wziął. Dla ciebie to musiało być spore wyzwanie. Jechałeś już z jakąś wizją tego, co będziesz tutaj robił. Już z jakąś wizją? Może ty tu... Nauczyłem się, że gdziekolwiek nie będziesz, ludzie, jeżeli potrafisz zrobić dobre jedzenie, to docenią i tam się odnajdziesz. Żona opowiadając mi o tym, jak Koreańczycy jedzą, jakie jedzenie lubią, widząc to, co mojej żonie i znajomym Koreańczykom w Dublinie smakowało, to mówię, że polska kuchnia się przyjmie i to będzie smakowało, czy europejska kuchnia. Z takim założeniem przyleciałem tutaj, że przyjadę i otworzę jakąś działalność z polskim jedzeniem. Z jednej strony to może wydawać się Dawid Kotek. Z polskim jedzeniem pakować się na azjatycki rynek, a z drugiej strony właśnie to, co myślisz, tego do tej pory nie ma, więc jeżeli się znajdzie tą swoją lukę, to może być super. Tak, dokładnie. To jest tak na przykład, jeżeli mam na zasadzie tego grzanego wina. Gdziekolwiek nie spojrzymy, to tutaj tego grzanego wina nie ma. A dzisiaj jak spróbowali pierwsi klienci, o, ale fajnie rozgrzewa, fajnie ciepło od razu jest. I dlatego tłumaczymy, że... Klienci, by jak za darmo się daje, to oni tak mówią. Jest coś nowego. Powinno się przyjąć. Oni tak mówią, gdy się... Za darmo to daje, kolizują się, że mają za darmo i aby jeszcze dostać więcej. Taki był plan założenia i tego rozwoju. Jak się żyje w Korei? Żyje mi się wręcz wspaniale. Uważam ten kraj za jeden z najpiękniejszych. Mam taką historię, na przykład lecę sobie kupić kurtkę, którą zamówiłem, tam czekałem 2 miesiące i wypadła mi karta kredytowa z telefonu. Zachodzę kupić kurtkę, kurtki nie kupię, bo nie mam karty kredytowej. Gdzie mogą mi wybrać? W metrze. To biegnę z powrotem do metra po 20 minutach. W miejscu, gdzie przychodziłem, ktoś odłożył tą kartę. Tej karty nikt nie ukradnie. To życzliwość ludzi. Widzisz jakieś podobieństwa pomiędzy Koreą a Polską? Bo Polacy, z którymi tutaj rozmawiałem, powołują się na kwestie historyczne, na kwestie kulinarne. W ogóle nie brałem tego pod uwagę, że to mogą być jakieś podobieństwa. Jak ty to widzisz? Tak, przede wszystkim, jak rozmawiam z Koreańczykami, to oni sami... Nie, oni głupi, to nie jest każda. Historię, to my jesteśmy jak bracia, bo podobną historię przeżyliśmy. To jest co innego. W II wojny światowej. Dlatego oni czują się, jakbyśmy byli podobni. Polacy, Koreańczycy. Co do jedzenia, to nie aż tak bardzo. To jest trochę inaczej. Koreańczycy mają inny smak, podejście co do kuchni. Jak już ten pomysł tutaj polski w Korei wypali i już będziesz potentatem na rynku, to może być kolejne wyzwanie zrobienie Korei w Polsce. Tak, myślałem też o tym. Wiem, że wiele restauracji koreańskich się otwiera w Polsce. Czy to w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu. To jest na kartę pamięci. To nie będzie za późno. To powinieneś wiedzieć
się najlepiej jako technolog żywienia i to, o czym wspomniałeś na początku, że jeżeli coś będzie dobre, to znajdzie swoje miejsce na rynku. Jeżeli kuchnia koreańska, to niech będzie przygotowywana przez Koreańczyka. Koreańczyk nie ma tego samego smaku, co Europejczyk. Ale na razie na polskie jedzenie do Long Sausage in the Hall, tutaj w Seulu, niedaleko Pałacu Królewskiego, łatwo trafić, promujesz polskość, polskie ulotki, Curie Skłodowska, papież na ścianie, na zdjęciach Gdańsk, Kraków, Wrocław też można odnaleźć. Bardzo się cieszę, że smakuje Koreańczykom, że tyle z nich przychodzi. Dziękuję bardzo. To już wszystko w dzisiejszym magazynie. Do usłyszenia za tydzień. Polacy w świecie. Reklama. Zawsze kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam. Jak to? Lizaki na pół ja gardło? Pomyślałam. Ale pani doktor tłumaczyła, że Lizaki Naturcept to w pierwszej medyczne. Chwili. Naturalne wyciągi ziołowe, które żeby się nie nadziać na debili. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept też nie smakują, gardło kurują. Po reklamie. Autopromocja. Jego nie ma. Nauczyć się kochać życie w cierpieniu. Po pani Marcie już nie ma. Dziele Fundacji Rock and Roll. Rozmawiać będę z panią Małgorzatą Ciszewską Korona, psychoonkologią Fundacji. Pani Martą Szklarską, prokuratorem tejże fundacji. Zapraszam Państwa 7 listopada, godzina 20.35. Społeczeństwo Obywatelskie, reaktywacja, Maciej Luźniak. Zobacz, dziś masz na dwie. Kulisy sprawy, no cykliczny program, który prowadzę w poniedziałki. Ze swoimi gośćmi najczęściej, dziennikarzami śledczymi, ale także publicystami, historykami, w tym badaczami z Instytutu Pamięci Narodowej, rozmawiam o najbardziej bulwersujących tajemnicach głośnych wydarzeń politycznych, ale także kryminalnych z ostatnich kilkudziesięciu lat. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 19.10. Jerzy Jachowicz. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Wojna w Syrii okaleczyła tysiące dzieci. Hebe i Hashim chcą przytulić mamę, pójść do szkoły, pobiec na plac zabaw. Hebe straciła dwie nogi. Hashim nie ma ręki. Dajmy im szansę na nowe życie. Wejdź na www.pmm.org.pl i zobacz, jak można. Muszę zobaczyć na inną. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24, zbliża się 18. Czas na informacje dnia. Seria masowych ewakuacji w Moskwie. W Rosji trwają obchody stulecia rewolucji październikowej. Były kataloński premier i czterej członkowie jego gabinetu w rękach policji. Duchowny z Alep podziękuje Polakom za wsparcie finansowe i moralne mieszkańców Syrii. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Około 700 osób zostało ewakuowanych z Teatru Bolszoi w Moskwie po anonimowej informacji o ładunku wybuchowym. Podaje agencja RIA Nowosti, powołuje się ale ich straszą. Z okazji trwających obchodów stulecia rewolucji październikowej o 19 w teatrze miał się rozpocząć koncert pod tytułem Sierp i Młot. Wcześniej w Moskwie przeprowadzono również ewakuację łącznie 4000 osób z domu towarowego GUM i hotelu Metropol. Tymczasem rośnie liczba zatrzymanych za udział w nielegalnej demonstracji Art Podgatowki. 13 osób zostało zatrzymanych w Petersburgu, a 346 w Moskwie. Wcześniej przebywający za granicą lider ruchu ogłosił, że 5 listopada w Rosji dojdzie do rewolucji. Z oficjalnych komunikatów Federalnej Służby Bezpieczeństwa wynika, że nacjonaliści związani z Wiaczesławem Malcewem planowali podpalenia budynków administracji państwowej i napady na policjantów. Były szef katalońskiego rządu Carles Puigdemont i czterej członkowie jego gabinetu oddali się w ręce belgijskiej policji. Politycy od wtorku przebywają w Brukseli. W piątek został wysłany za nimi europejski nakaz aresztowania. Rano Katalończycy w towarzystwie swoich adwokatów zgłosili się na komisariat policji, poinformował przedstawiciel belgijskiej prokuratury. Zostali oficjalnie poinformowani o europejskim nakazie aresztowania. Sąd może zdecydować o odmowie wykonania europejskiego
przesłuchania, aresztowaniu lub zwolnieniu za kaucją. Najpóźniej jutro po południu ma być wiadomo, czy Katalończycy pozostaną w areszcie, czy wyjdą na wolność. Jak podały katalońskie media, Carles Puigdemont uzasadnił, że oddaje się w ręce belgijskiego wymiaru sprawiedliwości, bo ma do niego zaufanie. Nie wierzy zaś, że w Hiszpanii mógłby liczyć na niezależny i sprawiedliwy proces. W piątek madrycki Sąd Najwyższy zdecydował o pozbawieniu wolności 8 członków katalońskiego rządu, którzy zostali wezwani, by złożyć zeznania. W wydanym akcie aresztowania prokuratura zarzuciła im bunt, sprzeciw wobec władzy i malwersację. Politykom grozi 30 lat więzienia. Decyzja prokuratury jest konsekwencją kilkakrotnego złamania postanowienia Trybunału Konstytucyjnego i ogłoszenia w regionie powstania niepodległej republiki. Dzięki wam czujemy, że nie jesteśmy sami, mówił podczas mszy świętej na Wrocławiu biskup Jorge Abu Hazem z Syrii. Duchowny przyjechał ze zniszczonego wojną Aleppo, aby podziękować za wsparcie w odbudowie tamtejszego szpitala. Podczas akcji charytatywnej udało się zebrać ponad 1 100 000 złotych. Biskup dziękował nie tylko za pieniądze, ale także za wsparcie moralne. Wiedząc, że jakiś brat czy siostra o mnie myślą, martwią się i modlą, nie mogę sądzić, że jesteśmy jakąś mniejszością opuszczoną przez wszystkich. A wierni nie mieli wątpliwości, że trzeba pomagać potrzebującym w Syrii. Bardzo szlachetny cel. Wiadomo, każdy z nas, chyba każdy chrześcijanin stara się w jakiś sposób pomóc. Ten, co jest w stanie finansowo, to da na tacę, zrobi przelew. Ten, co nie, no modlitwą. Fajnie, że Kościół się włącza i nam przywidać było, że ta pomoc istnieje. A za pół godziny w katedrze pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu odbędzie się wielki finał akcji z koncertem. Więcej kontroli domowych palenisk w Katowicach. Funkcjonariusze Straży Miejskiej sprawdzają, czym palą mieszkańcy. Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego wydano dyspozycję częstszych kontroli, mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. Porównujemy to do roku na przykład 2016, gdzie mieliśmy około 3000 kontroli w całym roku, a tutaj do końca października już mieliśmy 3000 ponad. A więc jeszcze do grudnia trochę czasu zostało. Są kominy, które smrodzą, które dymią, to do tych mieszkańców pukamy i sprawdzamy, czym mieszkańcy palą. Kontrole mają charakter prewencyjny. Jak podkreśla prezydent Katowic, zależy nam na tym, aby edukować mieszkańców. Nie chodzi o samokaranie, ale bardziej o edukowanie mieszkańców w temacie pozornej oszczędności. Jeżeli nie palimy paliwem, które jest do tego przystosowane, to coś zyskujemy, bo jest dla nas teoretycznie taniej, ale później znacznie większe środki wydamy na poprawę naszego zdrowia czy już na leczenie. Od września w województwie śląskim obowiązuje uchwała antysmogowa. Zakazuje palenia mułem, miałem węglowym oraz wilgotnym drewnem. Teraz czas na prognozę pogody. Nocą na ogół pochmurno i deszczowo. W Sudetach spadnie śnieg. Na termometrach od 4 do 8 stopni. Wiatr na południu silny i porywisty. Jutro na niebie sporo chmur i deszcz. Sudetach spadnie śnieg. Temperatura od 7 do 10 stopni w zachodnich regionach kraju, a do 9-12 na wschodzie. Nadal najcieplej w Małopolsce. No coś ty zrobiła. Źle. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dobry wieczór, witam Państwa. Mateusz Drozda. Prawie 6 minut po godzinie 18. Zapraszam do wspólnego słuchania Polskiego Radia 24 do godziny 20. Dziś niedziela, 5 dzień listopada. A dziś w Warszawie odbędzie się koncert niepodległości, wręczenie nagród, żeby Polska była Polską. Ten koncert powinien był rozpocząć się kilka minut dosłownie temu, ale o szczegóły tego wydarzenia pytamy naszego reportera Michała. Prezydencję nad 23. sesją konferencji ONZ sprawuje bowiem Fidżi. Przedstawiciele krajów z całego świata mają jasny cel, mówi minister środowiska profesor Jan Szyszko. To jest jeden z etapów dojścia do wytyczenia mapy drogowej postępowania do końca obecnego wieku. A ta mapa drogowa ma powstać podczas 24. konferencji stron konwencji klimatycznej w Polsce w Katowicach. Jednym z ważnych etapów na drodze do klimatycznej stabilizacji było porozumienie paryskie z 2015 roku. W jego ramach uzgodniono utrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza, a to osiągnąć można poprzez redukcję gazów cieplarnianych w ramach koncepcji zrównoważonego rozwoju. Polska jest liderem w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Będziemy mówili, że redukcja emisji gazów cieplarnianych jest niezwykle ważna w państwach wysoko rozwiniętych, tam gdzie ta emisja jest rzeczywiście przejścia na głowę mieszkańca bardzo duża. I tu Polska promuje własną, skuteczną metodę walki z emisją gazów cieplarnianych.
zranionych, czyli zalesianie, podkreśla wiceminister środowiska Paweł Sałek. Tak, żeby dwutlenek węgla, który jest emitowany przez człowieka, można było wychwytywać przez żywe zasoby przyrodnicze, takie jak lasy, gleby, także poprzez stymulację pewnych procesów przyrodniczych poprzez tak zwaną inżynierię ekologiczną, żeby spowodować, żeby ta ilość dwutlenku węgla mogła być pochłonięta. Jak dodaje profesor Jan Szyszko, z lasów uzyskujemy także odnawialne źródło energii w postaci drewna. To drewno jest również materiałem budowlanym, które powstaje poprzez absorpcję dwutlenku węgla, a nie poprzez emisję. Należy pamiętać, że jeśli produkujemy stal albo cement, to musimy wyemitować dwutlenek węgla, a przy drewnie go pochłaniamy. Będziemy mówili o tym, że lasy również pełnią ogromną rolę w zakresie środowiskowym pod względem jakości wody. I nie tylko wody, ale także gleby niezbędnej do produkcji żywności. To właśnie wylesianie prowadzi do pustynnienia, a co za tym idzie, do migracji ludności. Dlatego tak ważne jest, by promować lasy jako środek do walki z globalnymi zagrożeniami. Kluczowe jest także dbanie o zasoby leśne i zwalczanie wszelkich niekorzystnych zjawisk, takich jak chociażby gradacja kornika drukarza. Działania szkodnika doprowadziły do ogromnych strat w Puszczy Białowieskiej. Jednak dzięki natychmiastowym działaniom obecnego kierownictwa Ministerstwa Środowiska sytuację udało się zahamować. Dobiega końca wizyta ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego na Ukrainie. Szef polskiej dyplomacji złożył hołd polskim żołnierzom na cmentarzu obrońców Lwowa. Spotkał się z przedstawicielami archidiecezji lwowskiej, a także uczestniczył w mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. W niedzielę we Lwowie minister Witold Waszczykowski rozpoczął od modlitwy w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Witold Waszczykowski złożył również kwiaty przed pomnikiem ofiar zbrodni komunizmu. Ponadto odwiedził dawne więzienie przy ulicy Łęckiego, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Ofiar Reżimów Okupacyjnych. Przy Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny minister spotkał się z księdzem biskupem Edwardem Kawą, biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej. Ważnym punktem wizyty było złożenie kwiatów na cmentarzu obrońców Lwowa. To tu spoczywają Polacy polegli w obronie Lwowa w czasie wojny polsko-ukraińskiej w latach 1918-1919. I w czasie wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Szef polskiej dyplomacji pytany był przez dziennikarzy o stosunki polsko-ukraińskie. Polski rząd dąży do tego, by były one budowane na prawdzie historycznej. Chce, by strona ukraińska otwarcie mówiła o ludobójstwie dokonanym na Polakach przez ukraińską powstańczą armię. My mamy doświadczenia z pojednania z innymi narodami. Przecież wielkie krzyki wyrządził nam również inni. Mamy pozytywne doświadczenia, jak te procesy pojednawcze można zrealizować. Zaproponowaliśmy kilka instrumentów współpracy polsko-ukraińskiej. Czekamy w tej chwili na odpowiedź strony ukraińskiej, aby włączyła się w ten proces pojednania. Szef dyplomacji odniósł się także do sprawy dwóch kamiennych lwów z cmentarza Orląt, które niegdyś stanowiły integralną część kolumnady Pomnika Chwały. Rzeźby na cmentarz powróciły w 2015 roku. Znajdują się one w drewnianych osłonach, bo jak twierdzą radni ugrupowania Swoboda, mogą obrażać uczucia narodowe Ukraińców i symbolizować okupację ziem ukraińskich. To od dwóch lat apelujemy. Te lwy są zakryte od dwóch lat. Komu one przeszkadzają i w czym? Komu przeszkadzają ludzie, którzy leżą tutaj w grobach? Oni już są martwi. Oni już nikomu nic nie przeszkodzą. Wystarczy tylko o nich pamiętać. I oto tylko... Ale honory, honory! Strona ukraińska utrzymuje, że lwy czekają na renowację. Dlatego umieszczone są w pojemnikach, by zabezpieczyć je przed złymi warunkami atmosferycznymi. Pytanie tylko, dlaczego trwa to aż dwa lata? Ponad 1 000 000 złotych zebrano w ramach akcji Dar dla Aleppo. Pieniądze zostały przeznaczone na remont i wyposażenie szpitala w tym mieście. Za to wsparcie osobiście podziękował biskup Aleppo Giorgio Abuchazen, który obecnie przebywa z wizytą na Dolnym Śląsku. Dziś ksiądz biskup spotkał się z wiernymi oraz głosił komunię przy wrocławskich parafiach.
Dar dla Aleppo to akcja, która została zainicjowana przez cztery kościoły z Dolnego Śląska. Katolicki, ewangelicko-ołtarski, prawosławny i grecko-katolicki. Jej celem było zebranie funduszy na wyposażenie sali operacyjnej Szpitala Świętego Ludwika w Aleppo, jednego z ponad 100 w Syrii, które zostały zniszczone w czasie wojny. Do akcji włączyły się władze lokalne i samorządowe, instytucje naukowe oraz kulturalne, a także wielu mieszkańców Dolnego Śląska. Choć w niektórych regionach Syrii jest już spokojnie, to ciągle jeszcze są miejsca, gdzie toczy się wojna. Dopiero teraz zdajemy sobie sprawę z tego, co się tam stało i wychodzą z nas te wszystkie problemy, które przyniosła nam wojna, a więc widzimy w wielu miejscach naszych miast, szczególnie w Aleppo, dzieci na drodze, uchodźców bez domów. Widzimy wiele problemów, z którymi dopiero teraz się spotykamy, które teraz wychodzą tak naprawdę wśród naszych ludzi. Z powodu wojny wielu Syryjczyków musiało opuścić swoje domy. Teraz nie tylko nie mają swojego dobytku, ale brakuje im tak To, co teraz robimy, to realizacja najbardziej pilnych potrzeb związanych z wynajęciem domów, z daniem jedzenia dla ludzi, ale też z odnowieniem mieszkań, zniszczonych częściowo bądź też całościowo. To, co przywraca tym ludziom godność i codzienność, co daje szansę na normalne życie. Niestety, mieszkańcy Syrii wciąż nie czują się bezpieczni. Na peryferiach Aleppo cały czas przebywają terroryści z tak zwanego państwa islamskiego. Mamy nadzieję, że